Izak Szan wraca przed kamerę z nowym programem. Izabela Szan wraca przed kamerę w wielkim stylu, gdzie zobaczymy teraz byłą gwiazdę TVP. Izabela Szan zwolniona z TVP. Kilka ostatnich lat kariery zawodowej Izabeli Szan było związanych z Telewizją Polską. Miss Polonia z 2016 roku o poranku witała widzów pytania na śniadanie. Przed kamerami stworzyła duet z Tomaszem Kamelem. Po zmianie władzy i zmianach w obsadzie stacji straciła posadę podobnie jak pozostali prowadzący. A to Feller, westchnął Seller. Dziękuję wam za wspaniałą trzyletnią przygodą w PNS. Ekipie produkcyjnej za każdy pieczołowicie przygotowany odcinek i cudowną atmosferę, wam widzowie za ogrom sympatii, serdeczności, a w ostatnich tygodniach tęsknoty. A tobie mordzia Tomasz Kamel za wiele cennych rad, śmichów i chichów, a przede wszystkim za ogromne wsparcie na każdym etapie naszej współpracy, pisała Izabela na Instagramie w ramach pożegnania. Piękna prezenterka długo jednak nie narzekała na brak pracy. Izabela Szan z pracą w Kanale Zero. Iza mocno zaskoczyła swoich fanów, gdy zaledwie kilka dni po oficjalnym rozstaniu z TVP ogłosiła, że ma już nową pracę w mediach. Była gwiazda śniadaniówki przekazała, że rozpoczęła współpracę z Krzysztofem Stanowskim i będzie można oglądać ją na Kanale Zero. Interesuję się sportem i sportowcami, a moja rola w Kanale Zero to oczywiście poranki. Nauczyłam się wcześnie wstawać i wiem, że jest niełatwo i będę tą osobą współcierpiącą z wami, bo 7 to absurdalna godzina. Będę takim promyczkiem nadziei, ciepła, miłości i piękna, jakie wprowadzę w wasze życie. Przejść ze szklanego ekranu do internetu to ogromne wyzwanie, któremu mam nadzieję, że sprostam, żartowała Iza. Iza Szan na Kanale Zero pojawia się w porannym paśmie, ale okazuje się, że wieczory też będzie miała zajęte. Okazuje się, że wraca przed kamery i to w wielkim stylu. Nowy program Izabeli Szan w TVN style. Nie da się ukryć, że Iza zdecydowanie była ulubienicą widzów TVP. Poza pytaniem na śniadanie pojawiała się również w innych programach stacji, a także prowadziła duże imprezy. Teraz jak przekazuje portal Wirtualne Media, będzie można ją oglądać na antenie TVN style. Stacja szykuje na jesień wiele nowości, a wśród nich jest program Dobry Wieczór, którego jedną z prowadzących ma być właśnie Iza Szan. Będzie to wieczorny talk show, w którym w swobodniej atmosferze zostaną przedyskutowane najświeższe newsy i aktualne tematy poruszające opinię publiczną. W studiu nie zabraknie gości, od osobowości ze świata show biznesu po profesjonalistów i ekspertów, czytamy na wirtualnemedia.pl. Program ma być nadawany od poniedziałku do czwartku o 21.00. Premierowy odcinek ma pojawić się na antenie 30 września. Cieszycie się, że Iza wraca przed kamery? Przypomnijmy, że Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski po rozstaniu z pytaniem na śniadanie znaleźli posady w Polsacie. Jak na razie jednak nic jeszcze nie wiadomo o zawodowej przyszłości Tomasza Kamela.